Na ostatniej sesji Rady Miejskiej burmistrz miasta Mariusz Szewczyk uroczyście podziękował Wojciechowi Buszkowi, byłemu komendantowi Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Dębicy, za wieloletnią służbę na rzecz mieszkańców naszego miasta i regionu. Po 13 latach służby na stanowisku komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Dębicy Wojciech Buszek niespełna miesiąc temu zdał swoje obowiązki. Przypomnijmy, że były już szef Dębickiej Straży Pożarnej swoją karierę w służbie mundurowej rozpoczął w 1992 roku i od tamtej pory był wielokrotnie nagradzany za zasługi dla bezpieczeństwa całego powiatu dębickiego. Na ostatniej sesji radni uroczyście podziękowali mu za wieloletnią służbę na rzecz mieszkańców naszego regionu. Kiedy pełniłem obowiązki w 2010 roku, po dwóch tygodniach zastała mnie największa powódź i to mnie jako urzędującego burmistrza. Byłem młodym, niedoświadczonym człowiekiem i tutaj słowa podziękowania dla pana komendanta Buszka, gdzie wprowadzi mnie w wszystkie tajniki. Odpowiadałem za naprawdę potężną część miasta, która została zalana spokojnie, z pewnymi uwagami, ale na pewno z uwagami i z doświadczeniem przekazywał mi, jak mam postępować i to spowodowało, że byliśmy przygotowani do ewakuacji. Nie potrzeba było tej ewakuacji, ale byliśmy na wszystkie ewentualności tego zagrożenia powodziowego przygotowani. Za to mu dziękuję. Mieszkańcy również, bo chodził po wałach, pilnował. Zresztą czujemy się bezpiecznie. W Dębicy nie ma zagrożeń. To może zasługa Pana Boga, że kataklizmów nie ma, ale mówię, te wszystkie drobne usterki są natychmiast usuwane przez Straż Pożarną, za co na ręce właśnie jego chciałem podziękować. Dziękuję Straży, oby było tak dalej. Starszy brygadier Wojciech Buszek w swoim wystąpieniu także podziękował współpracownikom, zarówno strażakom zawodowym, jak też ochotnikom, którzy wspólnie z nim przez lata nieśli pomoc mieszkańcom naszego regionu. Te podziękowania są bardzo ważne, gdyż przeszliśmy razem wspólnie ważne etapy w historii miasta Dębicy, szczególnie jeżeli chodzi, i dzisiaj te padły słowa, jeżeli chodzi o powódź w 2010 roku. To są podziękowania za trud wszystkich strażaków. Na moje ręce dla wszystkich strażaków, zarówno zawodowych, jak i ochotniczych straży pożarnych. Dzięki nim dzisiaj mogę odbierać takie podziękowania, bo ci ludzie na co dzień pracują dla bezpieczeństwa zarówno miasta, jak i powiatu. Nowego komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Dębicy poznamy najprawdopodobniej w najbliższych tygodniach. Obecnie funkcję szefa Dębickiej Straży Pożarnej pełni starszy brygadier Roman Merchut.